produkcji oprogramowania są tylko dwie trudne rzeczy. Inwalidacja cache i nazewnictwo. Inwalidacja cache i nazewnictwo. Piękne słowa. Często nie zastanawiamy się nad pewnymi szczegółami, które w tym kodzie się pojawiają. Kod wydaje się zrozumiały i prosty w momencie tworzenia. Zapominamy o tym, że kod jest wielokrotnie częściej czytany niż pisany i to głównie przez osoby, które go nie tworzyły. Możemy zastosować pewne techniki, które sprawią, że będzie czytelniejszy i łatwiejszy do zrozumienia. O nich opowie nam Piotr Suszalski, programista, architekt, a obecnie CTO krakowskiej firmy Freshmail. Widzę, że trochę jest takich samych twarzy, podobnych twarzy jak na poprzedniej prelekcji, więc fajnie, że jesteście. Tak jak było w zapowiedzi, to już będzie taka stricte programistyczna prezentacja o nazewnictwie, o tym, co będziemy mieć w kodzie, jak ten kod może wyglądać, jak wygląda teraz i co zrobić, żeby wyglądał trochę lepiej. Będzie parę use case'ów, parę przykładów. Mam nadzieję, że wam się spodoba. To jest dosyć znany cytat. Cytat, który ma, no, bez mała prawie 30 lat, nie? I przez te 30 lat nie zmieniło się tak wiele. Oczywiście to nie są dwie jedyne trudne rzeczy w naszej branży, ale jednak inwalidacja cache'a i nazewnictwo jest trudne. Jeśli spojrzelibyśmy na same rzeczy związane z nazewnictwem, no to tak naprawdę to jest coś, co my robimy codziennie. Każdy z nas, tworząc kod, każdy z nas, tworząc, nie wiem, plik, katalog, klasę, kawałek kodu zmienną, tam jest pierdyliard nazw, które my dzień w dzień dodajemy. Dzień w dzień nad nimi się zastanawiamy, albo i nie zastanawiamy, tak? To zależy od naszego podejścia, tak? Tu ktoś się zaśmiał, bo pewnie widział różne rzeczy w kodzie. Więc moglibyśmy założyć, że powinniśmy być z tego dobrzy, no bo jednak dzień w dzień nazywamy mnóstwo rzeczy w różny sposób, a potem praktyka jest, jaka jest. Okazuje się, że może być bardzo różnie. To jest taki przykład z życia wzięty, tak? To znaczy mamy zwykły obrazek, zwykły pokój, mamy jak biznes widzi i nazywa różne rzeczy, tak? Nie wiem, laptop, komputer, Mac, tablet, piwo, kwiatki, telewizor, no proste, nie? Mówisz telewizor, od razu wiesz, czym jest telewizor. Mówisz, nie wiem, kanapa, czy tam narożnik, od razu wiemy, czym jest narożnik. Nie ma co się zastanawiać, tak? To jest bardzo naturalne. Natomiast jeśli byśmy mieli zamodelować taki oto pokój w kodzie, to zobaczymy różne rzeczy. Electricity manager, nie? Work device, mood organizer factory, nie? Resting device decorator, entertainment device. Jakby o te przykłady, ja rozumiem, że one są mocno przejaskrawione, ale coś takiego naprawdę można znaleźć w kodzie, nie? Jakby, wiecie, widzę, że chyba każdy z was widział coś takiego kiedyś w kodzie i to się dzieje. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, fajnie było, żeby się nie działy, tak? Jeszcze nawet jakiś singleton wleciał z typu entertainment provider singleton, nie? Wiecie, jak jest jedyny dobry singleton? Taki w butelce, złocisty. To jest jedyny dobry, naprawdę, nie ma innego. Pamiętajcie o tym. Dlaczego to ma znaczenie? Dlaczego nazewnictwo ma znaczenie? Dlatego, że chcemy tworzyć rzeczy, które jakby łatwo jest przeczytać, nie? I teraz nasz kod ma pewien, to jak go tworzymy, co jest w tym kodzie, ma pewien impact. I teraz można powiedzieć, że mamy kilku aktorów, tak? Jednego aktora, czyli kompilator albo interpreter, w zależności od języka programowania. No i tak naprawdę z punktu widzenia interpretera to jest żadna różnica, czy my nazwiemy zmienną X, Y, Z, czy Singleton Entertainment Device Provider, nie? Żadna różnica. Jeśli chodzi o autora, no to tutaj ten impact już istnieje. Nie jest jakiś gigantyczny, ale na moment tworzenia kodu on jest co najmniej średni taki. Dlatego, że jednak ten kod, no my go tworzymy, więc wiemy, co się w nim dzieje. Więc nawet jeśli tam są jakieś antypaterny nazewnicze albo jakieś rzeczy, które są dziwne, no to jesteśmy je w stanie ogarnąć, bo sami to stworzyliśmy przed chwilą. Z drugiej strony, jak sobie pomyślicie, pewnie nieraz mieliście sytuację, w której jednego dnia pracujecie nad kodem, stworzyliście kod, git commit, git push, skończyliście pracę, wracacie w poniedziałek do pracy, bo to był piątek, wracacie w poniedziałek, patrzycie na kod i się zastanawiacie, ja pierdolę, kto stworzył ten kod, nie? A to jesteśmy my tylko 3 dni temu, nie? I to się dzieje, no naprawdę. Jakby ja traktuję śmiech jako potwierdzenie. Mam nadzieję, że mam rację. Kolejne osoby, których nasz kod może dotyczyć, no to jest nasi współpracownicy, koledzy, koleżanki, z którymi pracujemy na co dzień. No i tutaj ten impact już jest duży.
duży, dlatego że oni nie tworzyli tego kodu, tworzyliśmy go my. Oni muszą go przeczytać. Muszą, jak będą go dalej rozwijać, jak będą naprawiać buga, jak będą cokolwiek w nim robić, to będą chcieli i będą musieli go przeczytać, więc ten impact jest duży. Zróbmy ten kod taki, żeby łatwo było go przeczytać. No i następnie mamy ostatni, jakby ostatniego aktora, czyli przyszłe osoby, które będą utrzymywać i rozwijać ten kod. W tej kategorii, co ciekawe, może się znaleźć też autor kodu, nie? Jakby napisałem kod, on sobie leżał, potem mija pół roku, przychodzi biznes, mówi, jakiś feature trzeba dorobić, a ktoś mówi, Piotrek, ty robisz ten kod, zajrzyj tam, najszybciej ci będzie zrobić, nie? Zaglądasz i co tam jest, nie? Więc warto by było, żeby ten kod miał sens, miał ręce i nogi. I to jest to, co było powiedziane na wstępie. Ten kod, nam się wydaje, że jako my jesteśmy programistami, to codziennie tworzymy nowy kod, codziennie piszemy ten kod i to jest nasza praca, tak? Jak ktoś się was zapyta, co robicie, piszemy nowy kod, nie? To jest to, co robią programiści. Tak naprawdę ten kod jest dużo więcej razy czytany niż pisany. To jest dość dobry cytat z Donalda Knuta, który mówi wprost, że kod generalnie jest po to, żeby go ludzie przeczytali, a tylko od czasu do czasu wykonują go komputery. W każdym godzie są jakieś takie sytuacje, w których na przykład mamy ifa i ten if wykonuje się, nie wiem, raz na pół roku. I naprawdę ten kod tam istnieje i my go będziemy czytać, jak będziemy zaglądać do tej klasy, przeczytamy go setki razy, a zostanie wykonany raz czy dwa. Są pewne metryki kodu, które możemy zastosować. Są takie bardziej formalne i są mniej formalne. Ja lubię taką, nie wiem, czy znacie ten obrazek. To jest dość dobra metryka kodu. Ona działała bardzo dobrze, jak się pracował w biurze. Wtedy bardzo dobrze było słychać, czy ten kod jest dobry, czy nie jest dobry. To jest ilość what the fucków na minutę w kodzie. I ten kod po lewej waszej stronie to jest kod dobry, albo względnie dobry. Ten po prawej widać wyraźnie, że jest trochę gorszy. Tu jest what the fuck na minutę. Oczywiście jest polski odpowiednik, takie słowo na literę K. Podobno jest ze 4 razy mocniejsze od what the fucka, więc trzeba uważać, jak się używa. Patrząc jeszcze na to, co Uncle Bob pisze w clean code, mamy, jakby mówi wprost, że ten stosunek pomiędzy kodem, który my czytamy, a kodem, który piszemy, wynosi no, nawet powyżej 10 do 1, tak? To czy to jest, czy tak nie jest, myślę, że jest to dyskusyjne, zależy dużo od rodzaju projektu, od etapu rozwoju tego projektu, tak? Nie zmienia to faktu, że pewnie jak mamy Greenfield Project i jedziemy z funkcjami nowymi, bo trzeba coś dowieść, no to ten stosunek jest dużo mniejszy. Z drugiej strony pewnie każdy z nas miał sytuację, w której debugowaliśmy jakiegoś buga, siedzimy nad tym 3, 4, 5 godzin, a potem się okazuje, że zmieniliśmy jedną linijkę w kodzie, nie? Bo tam był bug. Więc przez 5 godzin czytaliśmy kod po to, żeby zmienić jedną linijkę. Jedna linijka na 5 godzin, średnia szybkość, nie? Ale tak jest. To jakby musimy sobie zdawać sprawę z tego, że czytamy kod dużo częściej, niż nam się wydaje. Dobra, przechodząc trochę już do konkretów, tak naprawdę to, co jest istotne w tym kodzie, to jak go tworzymy, to, żeby pokazywać pewną intencję, która w tym kodzie jest. Możemy nazywać zmienne, zacznijmy od jakiegoś bardzo prostego przykładu typu int d, nie? Jakby zmienna jak zmienna. I oczywiście jest jeszcze komentarz, tak? Elapsed time in days, super, nie? To dlaczego nie nazwać tego elapsed time in days? Takie trudne? No nie trudne, nie potrzebujemy komentarza. Nie wiem, jak wy macie, ale jakby mój mózg po latach programowania wyłącza komentarze, nie? I patrzę w kod i mam czarne pola tam, gdzie są komentarze, bo komentarze jakby się rozjeżdżają, nie? W momencie tworzenia komentarza i tworzenia kodu mamy jakiś mariaż pomiędzy jednym a drugim, a potem się okazuje, że jedno z drugim się nie rozwija tak samo, nie? Jeśli ktoś coś zmieni, to zmieni w kodzie, ale niekoniecznie zmieni w komentarzu, więc te komentarze bardzo szybko się dezaktualizują. Nie ma sensu, jakby w takim kontekście zupełnie nie ma sensu dodawać komentarza. Nic nas nie boli dodanie dłuższej nazwy i od razu wiem, co tam jest, tak? Jest pewna zasada też proponowana przez Uncle Boba, mówiąca o tym, że długość tej zmiennej powinna być wprost proporcjonalna do scope'u, jaki ogarnia ta zmienna. Co to oznacza? To oznacza, że taka zmienna d nie zawsze jest zła. Możemy mieć sytuację, gdzie mamy, nie wiem, iterator w pętli i mamy i. I nikt nie pomyśli, żeby tam zmienić na, nie wiem, iteration count. Bez sensu. Niech będzie to i, dlatego że scope tej zmiennej jest bardzo mały. W obrębie, nie wiem, dwóch linijek, nie? Patrzymy na to i od razu widzimy, co się tam dzieje.
Natomiast jeśli mamy metodę, która ma, nie wiem, 15, nawet 15 linii i w parametrze jest coś, na przykład niech to będzie to elapsed time in days, no to potem mamy jeszcze kilka wystąpień i nie chcemy się zastanawiać na samym końcu, co to było do D, a co było A, a co było X, tak? Nazwijmy to tak, jak to się faktycznie nazywa. Czyli jeśli mamy elapsed time in days, to jest dobra nazwa, nie? Second science last modification. To są dobre nazwy, które pokazują intencje, pokazują dokładnie to, co w tej zmiennej jest. Nie ma tutaj jakby pola do interpretacji. Od razu patrzę i wiem, nie muszę zastanawiać, nie muszę analizować kodu, nie muszę go czytać 5 razy, żeby zrozumieć, co trzyma ta zmienna. Dokładnie podobna zasada tyczy się metod czy funkcji. Prosty przykład, mamy array convert, tak? No coś konwertujemy, znaczy coś, no wiemy, że arraya konwertujemy, ale jak, ale po co? Tak naprawdę musielibyśmy zerknąć do implementacji, żeby zobaczyć, że robimy convert array to JSON. Dziękuję, jeśli mam taką metodę, no to już wszystko wiem, nie muszę do niej zaglądać. Od razu wiem, że jak wrzucam arrayę, na wyjściu dostanę JSON. Tyle, no nie jest to... Nie muszę zaglądać do implementacji, żeby wiedzieć, co się tam dzieje. Check domain, pewnie już jakiś stricte trochę domenowy event tutaj by mógł być. I coś, co zakrawa o daną domenę, w której pracujemy, że coś musimy sprawdzić, jakąś konkretną domenę, konkretnego URL-a czy coś, a można nazwać trochę lepiej, nie? Validate domain in AWS. Nie boimy się tego, że te nazwy będą większe. Ja też o tych długościach nazw jeszcze będę mówił. Ale to od razu pokazuje intencję, jaka stoi za tą metodą. Nie muszę zaglądać do środka, nie muszę zastanawiać, czy jaka jest implementacja, nie muszę czytać tej implementacji. Bardzo wyraźnie to przyspiesza czytanie kodu. Świetny przykład ze special chars. Jakby w każdym projekcie, w którym coś robiłem, zawsze była funkcja, która podobnie się nazywała, jakiś special chars. I ona robiła różne rzeczy, tak? Może lepiej nazwać ją is containing special chars. No i mamy true, false, dziękuję. Wiemy, czy zawiera, czy nie zawiera i tak dalej. Nie zastanawiamy się, czy ona zwraca, nie wiem, jakąś tablicę, stringa czy coś, nie? Nie musimy się nad tym zastanawiać, od razu wiemy. No i to jest kwestia z tym ifem. To oczywiście nie jest wyryte w kamieniu, nie? Ale to jest dobra praktyka, że jeśli mamy jakąś metodę, która się nazywa is coś tam albo has coś tam, to powinniśmy zwrócić bula, nie? Odpowiedzią, to jest taka bardzo ludzka, nie? Czytamy sobie ten kod trochę tak jak prozę, tak Uncle Bob mówi, nie? Agreement is expired, true, false, dziękuję, nie? Client is active, true, false. Nie ma tutaj, nie musimy zastanawiać, co tam jest. Nie muszę zerkać do implementacji, nie muszę zobaczyć, co tam jest. Wiadomo, tam mogą być jakieś smoki w środku, nie? Dziwne, ale one są schowane tam na dole i może kiedyś to będziemy refaktorować. Ale na górze to, co ja widzę domenowo, mam super, super dobry interfejs, nie? Agreement is expired, dziękuję, true, false. Nie muszę zastanawiać, w jaki sposób ten mój obieg agreement decyduje o tym, czy coś jest expired, czy nie jest expired. To jest... Pewnie starsi z was pamiętają, to się nazywa coś, co to się nazywa notacja węgierska, tak? Była używana lata temu, 10, 15, 20 lat temu. Patrząc na to, że teraz mamy naprawdę fajne IDE, które podpowiada wszystko, to zupełnie nie ma to sensu, nie? Jakby nie wprowadzajmy jakiegoś niepotrzebnego szumu do kodu, zupełnie to nie ma sensu. Product list, number of seconds jest wystarczające i tak wiadomo, co tam będzie, i tak mam już typowanie w PHP-ie, wszystko jest ok. Nie ma sensu dodawać tych przedrostków, notacja węgierska niech umiera. Co zrobiła, to zrobiła, już czas umierać. Mamy też pewne słowa, które są szumem tak naprawdę w naszym kodzie, jeśli coś czytamy. Jaka jest różnica między product data a product info? Nie wiadomo, nie? Dopóki nie zerknę do środka, nie będę wiedział. Więc nie nazywajmy tak rzeczy, bo nie wiem, czym to jest. Nie ma tu żadnej intencji, która by mi mówiła, ej, to jest to, a to jest to, nie? Get user info, get user data, get user record. W sumie to nie wiem. Dopóki nie zerknę, dopóki nie zobaczę, co to zwraca, to nie będę wiedział. To nie są jakieś dobre słowa. Można to nazywać trochę lepiej, tak? Oczywiście nie ma jednego dobrego sposobu nazewnictwa. Trzeba sobie często wypracować, trzeba nazywać to w obrębie tego, jak w jakiej domenie pracujemy, tak? To też jest dosyć ważne. Nie zmienia to faktu, że nie używajmy słów, które są wieloznaczne, nie używajmy słów, które wprowadzają szum do naszego kodu. Tak samo nie używajmy akronimów i nie używajmy rzeczy, słów, których nie da się wypowiedzieć, tak? Yes, tak? Year, month, day, hour, minute, second, nie? Super. Może mogło być date time po prostu, nie? Wystarczyłoby. Fname, prd, nie? No jakby nie używajmy takich rzeczy. Oczywiście może się zdarzyć, że jakby w języku domenowym danej organizacji, w której pracujemy, jest używany jakiś akronim, bo jest to jakaś bardzo długa nazwa i używamy akronimu, nie? I no to wtedy jest okej, ale dzięki temu jest okej dlatego, że ten akronim jest ogólnie rozumiany w obrębie organizacji. Nie musimy się zastanawiać, co to oznacza, nie musimy go rozwijać i tak dalej.
Ale trzeba używać z rozwagą, tak? Dużo lepsze nazwy to product, file name, file i tak dalej. Od razu wiadomo, co tam jest, nie muszę zastanawiać, nie? Mam jakiś obiekt, jakiś handler do pliku, mam string, który mi mówi o tym, że tam jest nazwa pliku, mam obiekt typu product. Good enough, nie? Nie muszę, nie trzeba wcale kombinować i robić jakichś dziwnych, skrótowych nazw. No i teraz mamy z kolei, jakiś, tu jest przykład z pewnym sufiksem manager konkretnie, ale chodzi o pewne takie rzeczy, które są bardzo ogólne, nie? Mamy user manager, client manager, co robi manager? No nie wiem, zarządza? Czym zarządza userem? Czyli co tam jest w środku? No nie wiadomo, nie? I teraz ktoś stworzył taką klasę, mamy tam rzuconą jedną, drugą, trzecią metodę, przychodzi kolejny programista, znowu by coś zrobił na tym userze, patrzy, no gdzie mamy te userowe rzeczy? No w menadżerze, no to wrzucamy i kolejna, nie? I w ten sposób nam ten obiekt zaczyna rosnąć. Jak się zorientujemy, to jest tak duży, że ma swoje własne pole grawitacyjne, nie? Bo ma 3000 linii na przykład. To są historie, które się dzieją, nie? W takich bardziej legacy systemach, ale jednak się dzieją, nie? Podobnym case'em jest ten helper common core utilities. To są takie rzeczy, które zupełnie jakby wrzucamy tam rzeczy, które nie pasują do siebie. Nawet jeśli popatrzymy na ten kąt z punktu widzenia Solida i SRP, Single Responsibility Principle, to praktycznie zawsze to jest violation SRP, nie? Czyli tam wrzucamy wszystkie rzeczy, które nie pasują nigdzie, a potem się okazuje, że tam nie ma tej kohezji, nie? Potem się okazuje, że to Single Responsibility Principle jest zupełnie niespełnione i tak naprawdę powinniśmy to podzielić na 3, 4, 5, 6 różnych rzeczy. Więc to też trzeba tutaj wziąć pod uwagę, żeby starać się tego unikać. Przedrostek get. To jest sprawa taka, może nie dyskusyjna, ale sprawa uznaniowa, nie? Jakby są sytuacje, w których jeśli mamy getery na przykład, mamy enkapsulację, nie dajemy żadnych seterów, no ale metoda ma getery, bo chcemy coś z niej pobrać. To bardzo często standardem PHP Storm tak generuje, nie? Get coś tam, get price, get variance, get CPM, get from, get to i tak dalej. Można sobie to usunąć w momencie, kiedy to jest DTOS, nie? Tam nie ma żadnych zachowań takich, które by domenowo coś robiły, nie? Nie ma zachowań, możemy usunąć i zupełnie będzie OK, że będzie object.price, no i będzie wiadomo, co jest pod tym price. Tu oczywiście też w najnowszym PHP jeszcze mamy klasy read-only, gdzie mamy public method i możemy sobie już w ogóle całkiem zrezygnować nawet z tego getera, nie? Czyli będziemy mieć jakiś tam object.price, tyle, dziękuję, nie będzie to metoda, tylko będzie zmienna, też jest good enough, nie? I to też jest dobry argument do tego, żeby z tych getów rezygnować w takim kontekście, bo w momencie, jak będziemy używać tych read-only properties, to tam nie będzie getów. Natomiast kiedy te gety mają sens? Mają sens wtedy, kiedy pokazujemy pewne zachowanie. Bo to jest coś, co dzieje się jakby, to nie jest, nie to, że zwracamy jedną zmienną z tego obiektu, tylko mamy na przykład jakiś serwis, tutaj specjalnie jakby podkreśliłem, że to jest ten serwis i mamy get active accounts, nie? Czyli mamy jakieś zachowanie domenowe, tam może być jakaś logika domenowa, która jest nam potrzebna do tego, żeby to wygenerować, nie? I wtedy to ma sens, bo jest to pewne zachowanie, wtedy ten get coś tam, get agreements, get campaign, get users, get coś tam ma sens. To jest bardzo fajna koncepcja, nie wiem, czy ją znacie, Code in the Language of the Domain, Dana Norfa. Ona pojawiła się już dosyć dawno temu w takiej książce, która nazywa się 97 rzeczy, które każdy programista powinien wiedzieć. Jeśli jest papierowa wersja, od razu wam powiem, że w tych czasach oczywiście nie ma sensu kupować papierowej wersji, jest na GitHubie ogólnodostępna wersja, gdzie jest 97 artykułów posegregowanych jeden po drugim, można sobie przeczytać, znaleźć. Fajna lektura na długie jesienne wieczory, można sobie wieczorkiem do poduszki po jednej przeczytać. Jedna z nich to jest właśnie propozycja Code in the Language of the Domain od Dana Norfa. O czym to mówi? Zwróćmy uwagę na taki przykład, ten pierwszy od góry. Mamy jakiegoś ifa, mamy portfolio get ID, portfolio IDs by trader ID, get trader get ID, jeszcze całość mamy w jakimś inareju i szukamy czegoś. Jeśli nie siedzimy w tej aplikacji i nie wiemy, co ona robi domenowo, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co ten kod robi, tak? Co on sprawdza. On coś sprawdza, ale co? Nie wiemy. Jakby tak domenowo, co to oznacza, nie? Trochę bardziej trywialny przykład jest ten drugi przykład, nie? Mamy jakiś agreement, mamy tam jakiś sign date i on jest mniejszy od czegoś. Też sprawdzamy, nie? No i teraz jak na to popatrzymy, to jest znowu to samo. Nie mamy tej intencji, nie? Nie wiemy, czemu ktoś sprawdza akurat mniejsze, a nie większe. Nie wiemy tego. Nie wiemy, czemu tam jest in array, a nie jest na przykład równa się, nie? Zupełnie nie mamy tej intencji. Mamy jakoś bebechy wyciągnięte z obiektu na zewnątrz,
wyeksponowane i mamy takie trybika i zgadujemy, co tam jest w tych trybikach, nie? To jest coś, co też w trochę innej nomenklaturze nazywa się anemic model, tak? To znaczy te obiekty nie mają wyeksponowanych zachowań, więc musimy sięgnąć do bebechów, wyciągnąć bebechy, pokazać bebechy w kodzie i wtedy zdecydujcie sobie sami, co to jest, nie? To jest coś, co nazywa się anemic model. No i tutaj właśnie ten anemic model jest związany z tym missing abstractions, czyli gdzieś zgubiliśmy jakiś poziom abstrakcji, który w tym kodzie powinien być. Powinno być coś, co nam modeluje to zachowanie. Popatrzcie na ten przykład. Trader can view portfolio. Wszystko jest jasne. Nie musicie wiedzieć, co jest w kodzie, w którymkolwiek miejscu tego kodu. Od razu widać, co jest. Mamy jakiś obiekt tradera, to jest pewnie jakiś user albo coś takiego i czy może zobaczyć dany portfolio. Dziękuję, true, false. Nie muszę zastanawiać, czy jaka jest implementacja, nie muszę do niej sięgać, nie muszę się zastanawiać in array, tutaj zwracam to, tu zwracam tamto. No nie, chowam to, enkapsuluję to, nie? Za prostą metodą. Ten kod jest dużo bardziej czytelny i pokazuje faktycznie to, w obrębie jakiej domeny pracujemy, nie? Przykład z umową, agreement is expired, albo inne podejście, this is agreement expired, przekazujemy agreement jako parametr, nie? Bardzo proste podejście, od razu widzę, co to mi zwróci, nie? Nie muszę zastanawiać, czy mniejsze, czy większe od jakiejś daty, czemu tak, czemu inaczej, nie? Nie ma to znaczenia dla mnie. Implementacja na tym poziomie, jak czytam kod, nie ma to znaczenia. Jeśli chcę zobaczyć, jak wyglądają bebechy, oczywiście mogę w sekundę przejść do tego kodu, do tej metody i zobaczyć, co tam faktycznie się dzieje, nie? Ale na tym wysokopoziomowo nie ma to żadnego znaczenia. Mówię o tej enkapsulacji. Code in the language of the domain. To jest coś, co też wspiera tą enkapsulację, tak? Nie, tu jest przykład z encją, nie? Nie ustawiamy tam jakichś parametrów na tej encji, tylko chcemy, żeby ta encja miała swoje zachowanie, nie? Nie mówimy komuś, weź łopatę, idź wykopać, idziesz z nimi, mówisz tu kop, tu i tutaj łopatę do góry, tu łopatę w dół. No nie, nie zastanawiam się nad tym, nie? Tylko mówię, okej, zrób jedną rzecz i liczę, że ty to zrobisz, bo wiesz, jak to zrobić, nie? Tak samo temu obiektowi mówimy deactivate i on zrobi wszystko, co jest potrzebne, żeby się deaktywować, nie? To, że musimy ustawić active, musimy ustawić tu, może musimy jeszcze ustawić 7 innych parametrów i jeszcze, nie wiem, rzucić event. Może, nie? Nie muszę tego wiedzieć na tym etapie, wiem tylko tyle, że muszę dezaktywować coś. Tu są takie przykłady z trochę dłuższymi nazwami. To są przykłady z aplikacji, przy której ja akurat pracuję. I tak jak pamiętacie, jak na początku mówiłem, że jest taka zasada mówiąca o tym, że długość zmiennej powinna być wprost proporcjonalna do scope'u, który ogarnia. Czyli jeśli scope jest bardzo mały, to te krótkie nazwy są ok. Jeśli scope jest większy, to powinien mieć dłuższą nazwę. W przypadku nazw metod, nazw funkcji jest dokładnie na odwrót. To znaczy, jeśli jakaś funkcja ma bardzo duży scope, to jej nazwa powinna być krótka, dlatego że będę jej często używał w bardzo wielu miejscach. Natomiast jeśli to jest coś, co jest tylko jakąś prywatną metodą u mnie wewnątrz jednej klasy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ta nazwa była naprawdę długa. Ale ważne, żeby ona coś opisywała, tak? Get info about current product and support. I dostaję jakieś info dokładnie o tym, tak? Ja wiem, jak pracuję w tej aplikacji, to wiem, czym jest product, czym jest support, tak? To są jakieś tam stwierdzenia domenowe w obrębie aplikacji, przy której ja pracuję, nie? Get subscribers usage, get mail usage. Bardzo jasne, nie muszę zastanawiać, co tam w środku siedzi, nie? Jak chcę mieć implementację, chcę zobaczyć, skąd to jest wyciągane, jak to jest liczone, jak to jest transformowane, mogę sobie zerknąć, będę widział, nie? Ale na tym poziomie zupełnie mnie to nie interesuje. To jest kolejny przykład, get pricing list by version, get active pricing version, get pricing list by version i tak dalej, nie? Jakby bardzo jasno pokazujemy, czego szukamy, za pomocą czego szukamy, w jaki sposób szukamy, tak? Od razu mamy tą intencję wywaloną na wierzch, od razu wiemy, co w tym kodzie się znajduje, nie muszę się zastanawiać. W takim przypadku, jeśli sobie szukamy takich różnych rzeczy, to czasem trafiamy na różne dziwne perełki, albo czasem ta różnica pomiędzy jedną rzeczą a drugą jest bardzo subtelna, nie? Tutaj mamy sytuację, gdzie mamy get active pricing version i get latest pricing version. Mamy jakieś cenniki. I to jest case, który jakieś parę miesięcy temu trafiliśmy u nas w aplikacji. Było tak, że zmienialiśmy cenniki. Wprowadzaliśmy od któregoś dnia tam inny cennik. On już był dodany, po prostu miał się uruchomić na przykład tam, nie wiem, 1 września powiedzmy nowy cennik. No i w normalnych warunkach, jeśli nie zmieniamy, to get active pricing list to jest aktywny cennik i get latest, najnowszy, też będzie aktywnym, ale jest bardzo wąski zakres czasu, na przykład, nie wiem, tydzień czy dwa, kiedy te dwie rzeczy się rozjeżdżają, nie? I warto to zobaczyć, nie? Że to może być różnica. W większości przypadków nie będzie, ale tu mogą być bardzo subtelne różnice, które gdzieś w tym kodzie się pojawiają i warto je tutaj
warto zauważyć te różnice i warto je faktycznie odnieść w tym kodzie po to, żeby łatwiej było potem ten kod analizować, jak mamy jakiegoś buga. No i oczywiście możemy powiedzieć, że to są detale, tak? To są pierdoły. Już jesteśmy na samym końcu tego kodu, już tam dalej nic nie ma, nie? To są takie pierdoły, że masakra. Ktoś może powiedzieć, że to jest szczegół implementacyjny. Ale jak się zastanowicie, to tak naprawdę software to jest nic innego jak właśnie szczegóły implementacyjne, nie? Nie tworzymy z gigantycznych rzeczy, tylko tam wkładamy te klocuszki i robimy linijka po linijce nasz kod, nie? Naprawdę, tak się buduje duży software. Duży software to jest gigantyczna ilość małych szczegółów. Im lepiej one będą zrobione, im lepiej będą zakomunikowane, tym łatwiej będzie nam utrzymać tą aplikację. Tym łatwiej będzie nam ten kod potem ogarnąć. Jest jeszcze jedna koncepcja, nazywa się Ubiquitous Language. Ona też jest związana z nazewnictwem. To jest coś, co jest ze strategicznego domain DDD. Nie, jakby to nie jest prezentacja o DDD oczywiście. Dzisiaj Michał miał prezentację wcześniej. Nie wiem, czy mówił, przyznam szczerze, że Ubiquitous Language, chyba nie. To jest taka koncepcja, która mówi o tym, po polsku to się tłumaczy fatalnie, ja nie lubię tej nazwy, czyli coś, co nazywa się język wszędobylski. Strasznie nie lubię tej nazwy, Ubiquitous Language, trudno się wymawia, ale jest do przeżycia. To jest taka koncepcja, która mówi o tym, że biznes i IT mówią tym samym językiem. Tym samym językiem, co to znaczy? To znaczy, że Paul na poprzedniej prezentacji też o tym powiedział, nie? Żeby to, co mówi biznes, jeśli biznes mówi dodaj mi produkt, to ma być dodaj mi produkt w kodzie, nie? Ma być obiekt product, ma być metoda add, nie? I jakby to jest znowu to samo, czy to jest aż tak ważne? Czasem tak, czasem nie. Myślę, że nie wiem, pewnie część z was ma dzieci, albo część pamięta, jak była jeszcze dziećmi, była taka zabawa, nie? Gdzie siedziały sobie dzieciaki, jednemu się szeptało na ucho coś i potem taki głuchy telefon przechodził przez 10 różnych osób i na końcu wychodziło jakiś zupełny nonsens, nie? I w IT dzieje się to samo. Tylko, że wśród dzieci wszyscy się śmieją, a w IT nie, bo jest niezły fuck up, nie? Bo biznes chciał, dodaj mi to, a my zrobiliśmy coś całkowicie innego, dlatego że u nas ta, nie wiem, kampania, ten klient, ten prospekt, ten user, ten kandydat oznacza co innego niż w biznesie, nie? I to jest dość istotne, żeby być na tym samym poziomie. I to jest jakby, tak jak mówię, to jest coś ze strategic DDD i to jest coś, co trzeba wypracować sobie w obrębie całej organizacji. Widziałem takie use case'y, gdzie na przykład IT robiło sobie pewien słownik wyrazów, nie? Że biznes rozmawia tak, ktoś rozmawiał z biznesem, naprawdę tworzył słownik i potem mieli fajny słowniczek, gdzie wchodziła nowa osoba i od razu wiedziała, co to jest, tak? Łatwiej też się jakby wdrożyć w domenę danej aplikacji. Tu jest kilka sposobów, jak nad tym pracować. Ale tak naprawdę, tak jak mówię, nie jest to prezentacja o DDD. Z tym was zostawię już na koniec, tak? Trochę było szczegółów implementacyjnych, na końcu o Ubiquitous Language. Jakieś pytania? Uwaga, będę rzucał. Halo? Jest. Dzięki za prelekcję. Ja mam takie pytanie odnośnie nazewnictwa właściwości w klasie, bo też zdarzają się takie przypadki. Powiedzmy, jeżeli mamy klasę order i ma właściwość status. I niekiedy się zdarza, że albo piszemy status, albo order status. Jaka jest generalna praktyka? Czy powinniśmy tego unikać? Ja bym unikał powtórzeń. Jakby można powiedzieć, że praktyka to jest to coś, co Uncle Bob w Klingodzie mówi, że kod powinno się czytać jak prozę. Czyli tak jak tam było, trader can view portfolio. To się fajnie czyta, nie? Od razu widać. Tak samo tutaj masz order status. No dziwnie to brzmi. W takich kontekstach ja unikam tych powtórzeń. Jakby i tak wiesz, że masz obiekt ordera, więc ten status się tyczy ordera, nie? Jeśli by się tyczył czegoś innego, to miałbyś jeszcze coś, nie wiem, order, tam byś miał jakiś produkt i dopiero status tego produktu na przykład, nie? Okej, dzięki. Jeszcze tak samo z nazwą klasy. Wiadomo, że mamy namespace'y i czy w nazwie klasy też można powtarzać to, co jest w namespace'ie? Czyli na przykład jak mamy jakieś repozytorium, namespace repozytory, powiedzmy tam mamy w środku kolejny folder doctrine i w nazwie klasy doctrine repozytory. Jeśli chodzi o takie rzeczy związane z infrastrukturą, to ja powtarzam. Jeśli mamy, nie wiem, repozytory, to faktycznie tam jest in-memory repozytory, doctrine repozytory, database repozytory, redis repozytory. Ja powtarzam. Jakby to jest, wiecie, to są zasady, które nie są wyryte w kamieniu, nie? Jakby ważne jest to w nazewnictwie, żeby sobie przyjąć standard w obrębie, co najmniej w obrębie zespołu, a najlepiej w obrębie całej organizacji, nie? Żebyśmy byli na tym samym poziomie. Bo wtedy nawet jak przeskoczę do innego zespołu w obrębie tej samej organizacji, to wiem, że ten kod będzie wyglądał tak samo, nie? To jest dosyć istotne.
A to, czy my tam dodamy to repozytory na końcu, czy nie, to już jest kwestia jakby decyzja zespołu albo decyzja organizacji, nie? Ja osobiście dodaję to repozytory na przykład. W takich infrastrukturalnych rzeczach to się sprawdza. Okej, dzięki. Dzięki. Tyle. Dzięki.